Dzień dobry Państwu. Na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Drobiazgu chciałbym Państwu opowiedzieć o fajnym buszowaniu w sieci. Dzięki właśnie trałowaniu ofert internetowych udało mi się nabyć taki ciekawy szyld. Proszę zwrócić uwagę, jest to tak ozdobnie, pięknie napisane, zegarmistrz, jest strzałka i to jest szyld dwustronny, tak zwany semaforowy i jest to informacja, którędy iść do zakładu zegarmistrzowskiego. Właścicielem tego warsztatu zegarmistrzowskiego, czyli dokładnie właścicielem tego szyldu, był pan Teodor Barankiewicz, który mieszkał w Radomiu. Oczywiście nie zawsze mieszkał w Radomiu, ale w każdym razie był zegarmistrzem, który pracował na kolei. Muszę powiedzieć, że dużo danych właśnie dostałem z takiej właśnie też portalu, dostałem taki link do artykułu, który ukazał się w sieci. To jest akurat córka pana Teodora Barankiewicza, bo pan Barankiewicz zmarł w 1992 roku. No i ten szyld jeszcze jakiś czas na warsztacie zegarmistrzowskim wisiał z uwagi na to, że żona Anna również była zegarmistrzem, przy mężu wyuczyła się zawodu i była jedyną kobietą zegarmistrzem w Radomiu. Ta pani zamknęła warsztat w 1996 roku, no i ten szyld, że tak powiem, trafił na rynek z Radomia i szczęśliwie ja jestem jego posiadaczem. Pan Teodor to był bardzo ciekawy zegarmistrz, ponieważ on w zasadzie całe życie pracował na kolei, a zegarmistrzostwo było jego jakby takim dodatkowym zajęciem i na tej kolei zasłynął z tego, że miał bardzo dużo patentów, usprawnień, jakieś nowinki techniczne wprowadzał, był takim naprawdę inicjatorem wielu fajnych pomysłów i rozwiązań technicznych. A w ogóle to miał bardzo ciekawą przeszłość w czasie wojny, ponieważ w domu, gdzie on mieszkał w Radomiu, składano granaty dla podziemia. I proszę sobie wyobrazić, że te granaty musiały mieć zapalniki i te zapalniki były robione przez zegarmistrza i później były montowane w tak zwane puszki po Sidolu. Ta akurat jest taka stosunkowo mała puszka, mała objętość, ale myślę, że były też większe takie puszki i właśnie do tych puszek wsypywano kawałki gwoździ, jakieś pocięte druty stalowe, wkładano materiał wybuchowy, no i oczywiście musiał być włożony ten zapalnik i później to szło, no na pewno, ponieważ to było po 1943 roku, więc na pewno te granaty były używane w czasie Powstania Warszawskiego, w czasie innych zamieszek, ale w każdym razie to jest ciekawe, że właśnie zegarmistrz z racji swojej precyzji i z racji tego, że umiał te zapalniki robić, to właśnie u niego były montowane takie granaty. No więc jak sobie pomyślę, że mam taki, przepraszam, że użyję określenia, zwykły szyld, ale bardzo rzadko kiedy znam historię człowieka, który pod tym szyldem funkcjonował, jest to naprawdę dla mnie bardzo fascynujące. No ja bardzo często o tych różnych szyldach opowiadam, część moich szyldów jest teraz jeszcze na wystawie w Świdnicy, w Muzeum Kupiectwa, ale tu mam taką ładną reklamę, rzemiosło, gdzie też zakład zegarmistrzowski pana Oskierko, ale powiem szczerze, nie wiem gdzie ten warsztat się mieścił, no bardzo lubię takie, jak to niektórzy mówią, tablice BHP, czyli proszę zwrócić uwagę, takie właśnie ciekawe napisy, które no tutaj akurat dlatego trafiają do moich zbiorów, ponieważ tutaj się znajduje zegarek naręczny, a tam mamy taki, jak ja to nazywam, zegarek wmontowany w telewizor, bo ja pamiętam jeszcze czasy, kiedy właśnie na ekranie telewizora był pokazany bieżący czas i taka wskazówka sekundowa tam szła, jak doszła na pełną godzinę, to się rozpoczynały jakieś audycje, także naprawdę to są ciekawe rzeczy. No i jeszcze się z Państwem podzielę, trochę rzeczy przybyło do mojego zbioru szerokiego zegarmistrzowskiego. Proszę zobaczyć, to jest na przykład odbiornik radiowy Pionier, instrukcja obsługi Unitradiora, ale to był
odbiornik radiowy, w którym znajdował się zamontowany budzik. Był zegarek, czyli też ten przedmiot, jakby to powiedzieć, wchodzi w moje zainteresowanie. Oczywiście proszę zobaczyć, jaka bogata elektronika była w tym radiu. No i tak jak wspomniałem, był tam ekran, gdzie był pokazany czas. Też udało mi się nabyć taką instrukcję, kwarcowy zegar bateryjny z mechanizmem MBQ1 i też jest pokazany. To jest takie, co czasami kupujemy, jakieś różne takie elementy, gdzie jest założony mechanizm i ta wskazówka tam sobie chodzi, to jest instrukcja. No też ciekawa instrukcja obsługi elektrycznego zegara samochodowego M520, to jest łódzka fabryka zegarów w Łodzi i też jest cała taka instrukcja pokazana, różne opisy, no tu akurat chciałem pokazać jakiś obrazek, no w każdym razie są tutaj, o, zobaczcie, że to jest samochodowy taki, który był montowany na desce rozdzielczej, no oczywiście cały schemat elektryczny, jest to też ciekawe do mojego zbioru, no i oczywiście każdy warsztat, zegar mistrzowski musiał mieć taką książkę, gdzie się wpisywało kontrole, które tam były. To jest akurat zakład zegarmistrzowski pana Maciejewskiego Witolda. No dużo tych wpisów tu nie ma, że w 87 roku była kontrola tematyczna prowadzona przez Urząd Miejski w Legnicy. Po roku w listopadzie znowu odbywała się kontrola, więcej tu wpisów nie ma, ale co jest ciekawe, tu właśnie pisze, że to jest cech rzemiosł różnych w Legnicy i niniejszy zeszyt zawiera 16 ponumerowanych stron. Legnica 80 rok, czyli ten warsztat musiał być w 80 roku otwarty. To sobie wisiało w zakładzie zegarmistrzowskim gdzieś tam na ścianie i powiem Państwu, że jak w 85 roku otwierałem swój warsztat naprawy sprzętu AGD, to sobie przypominam, że też taki zeszyt musiałem mieć i wtedy tutaj się zapisywało kontrolę. Gdzie jest mój zeszyt? Ze wstydem powiem, że nie mam, ale pan przyjaciel taki od zegarków, który jest zegarmistrzem w Legnicy, który wiedział o moich zainteresowaniach i przyniósł mi taki zeszyt, co prawda to nie jest jego, tylko jakiegoś jego kolegi, ale dla mnie jest to bardzo ciekawy dokument, który no, ukazuje, jak wyglądała praca zegarmistrza w tamtych czasach, a mamy 80 rok, czyli to było 42 lata temu, także bardzo uprzejmie Państwu dziękuję. Dziękuję i proszę zwrócić uwagę na to, że niektóre szyldy znikają z powierzchni miasta, z przestrzeni miasta i tak jak właśnie ten szyld z napisem zegarmistrz, który należał do pana Barankiewicza, zniknął w 1996 roku z przestrzeni Radomia, a jest teraz w zbiorze u Janusza Skrzypczaka w Lesznie. Dziękuję.